Sukces pisany szminką w Radiu Z Chili. Zaprasza Olga Kozierowska. Witam Państwa bardzo serdecznie w Sukcesie pisanym szminką. Dziś będziemy rozmawiać o kobietach, technologiach, a także podsumujemy krótko konkurs Bizneswoman Roku, właściwie jego zakończenie jego drugiej części. Ze mną w studio Jowita Michalska, Digital University. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry, witam serdecznie. Agnieszka Żelazna, PWC. Witam. Witam. I Jarosław Dąbrowski, GTech. Last but not Dzień least, dobry, nasz rodzynek dzisiejszy. Zresztą pośrodku posadzony. Czujesz się dobrze? Strategicznie. Znane są finalistki edycji konkursu Bizneswoman Roku. W tym roku była rekordowa ilość nominacji przez osoby trzecie, podkreślam, szczególnie w kategorii korporacja. I w tej kategorii, co bardzo zastanawiające, nie przełożyła się ta ilość nominacji na faktyczne zgłoszenia. Problemem okazała się niewiara nominowanych, właściwie, którą pokazywały w listach, mailach, że no, niewiele osiągnęły, jeszcze nie teraz, może w przyszłym roku i tak dalej. I de facto bardzo mnie ten temat zaciekawił. I chciałabym poznać Waszą opinię. Dlaczego tak się dzieje? Czy, no, nie zakładam, że konkurs im się nie podobał, ale dlaczego kobiety sukcesu rezygnują, zanim spróbują? To wynika trochę, wydaje mi się, z osobowości takiej kobiecej. Tak? Już nawet Olga, pewnie parę razy już o tym rozmawiałyśmy. Sheryl Sandberg opisuje to w swojej książce, że jakby zapytać faceta, kto jest odpowiedzialny za jego sukces, to on mówi, że on sam po prostu jest tak świetny i zasłużył na to, a często kobiety to powie, miałam dużo szczęścia i to autentycznie, ja to słyszałam z ust wielu kobiet, więc to nie jest książkowy przykład. Miałam dużo szczęścia, wspaniali ludzie tak, pomogli otaczali. Mi to zrobić, otaczali mnie. No i gdzieś tam na końcu jest ten element, że może ja też trochę sama na to wpłynęłam, więc jest coś takiego w takiej, powiedzmy, szerokiej, ogólnej osobowości kobiecej, że jest trudno powiedzieć samej sobie, że ja jestem, tak, osiągnęłam wielki sukces, zawdzięczam go sobie, jestem niesamowitą, i teraz o nim powiem światu, fantastyczną osobą i chcę, żeby też ludzie wiedzieli, bo ja się bardzo nad tym napracowałam, dużo jest bardzo w tym mojej zasługi. Oczywiście nie umniejsza to zasług osób trzecich, natomiast wśród kobiet jest to tak pokazywane, że osoby trzecie, łód szczęścia, okoliczności i tak dalej, to są zawsze te główne czynniki, a ona siebie zawsze stawia na torcie. Żeby też wisienkę na torcie, jakiś taki element trzeciej kategorii. Ale też jak gdyby definicja tego sukcesu, wydaje mi się, że definicja sukcesu u mężczyzn i u kobiet jest zupełnie inna. I definicja sukcesu u kobiet będzie znacznie wyżej umieszczona niż u mężczyzn. Ja się cieszę, że zrobiłem coś. Dla kobiety to może być normalne. Znaczy nic specjalnego, nic wyjątkowego. I to się przekłada to się bierze z małych rzeczy, ale też przekłada się na duże rzeczy. Często słyszę od kobiet u mnie w firmie, że one nic specjalnego nie zrobiły. To jest normalne, tak? Standardowe, normalne, zwykłe, a nie sukces, kiedy to de facto te rzeczy, które robią, są sukcesami i to ogromnymi czasami. Myślę, że kobiety przede wszystkim bardzo wysoko stawiają sobie poprzeczki, a to, co przed chwilą powiedzieliśmy, jak najbardziej odpowiada na element związany ze zgłaszaniem tych kobiet przez osoby trzecie. No bo jak sama powiedziałaś, to no zostały te osoby docenione trzecie, przez osoby trzecie, zostały, tak, a nie one same powiedziały, ja jestem świetna i ja chciałabym się pochwalić swoim sukcesem, bo uważam, że go odniosłam przede wszystkim, tak, bo to trzeba samemu sobie na to pytanie odpowiedzieć i przyznać się sobie, że się odniosło sukces. Tym razem finalistek było najwięcej, nie finalistek, przepraszam, zgłoszeń było najwięcej w kategorii debiut roku. To też pokazuje, że ilość startupów na polskim rynku kobiecych rośnie. No i też mamy pewną zmianę, nowość, nie wiem jak to nazwać, że mamy więcej finalistek niż na przykład w zeszłym roku. To jest dość wyjątkowa sytuacja, bo jest... Tak, sytuacja jest wyjątkowa, bo mieliśmy w tym roku sporo dyskusji i poziom był wyrównany w obydwu kategoriach. Uznaliśmy razem z organizatorem, że warto poddać pod głosowanie i pod ocenę publiczności i też pod ocenę jury finalną więcej osób, więcej kobiet, żeby też więcej z nich mogło mieć szansę zaprezentowania tego swojego biznesu szerszemu spektrum, czy też jeśli chodzi o kategorię korporacja,
Media, w której faktycznie no, cały czas jest jakiś opór przed tym, żeby powiedzieć, pokazać ten swój sukces. Może to też ma związek z tym, że gdy jest debiut roku, gdy jest moja firma, to to jest jakby moje. A w korporacji czasami trudno sobie nawet przypisać ownership za sukces, no bo przecież nie ja jedna, ale wiele osób na to pracuje. Może to też właśnie ma z tym związek. Dlatego ta zmiana. Jowita Michalska, Agnieszka Żelazna, Jarosław Dąbrowski dziś w Z Chili. Mówiliśmy o konkursie Bizneswoman Roku. To jest też druga edycja z 7, w której przyznawane jest specjalne wyróżnienie za dokonania w nowych technologiach. Patronem tego wyróżnienia jest Gitech. Jarek jest reprezentantem Gitechu. Czy to jest w waszej misji, żeby pokazywać sukces kobiet w tym obszarze? To jest w naszej misji, ale misji rozumianej jako... To, co firma chce dać, ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwu. Może powiem szybciutko, skąd to się wzięło. Wzięło to się ładnych parę lat temu, kiedy na spotkanie z moim zespołem wszedłem i okazało się, że z 14 osób, które są w sali, jest 12 kobiet. I zacząłem się drapać w głowę, bo dla mnie to było jak, oczywiście normalne. To za czegoś zacząłeś się drapać w głowę? Czy to tak jest wszędzie? I jak zacząłem się drapać w głowę, czy to jest wszędzie, okazało się, że nie jest tak wszędzie. Mówię tutaj o branży IT. W związku z czym stwierdziliśmy, że to może pokazywać. Pokazywać to, co robimy. Może niespecjalnie robimy to, co kobiety u nas robią, bo to chyba lepiej jest zdefiniowane. Jako przykład, wzór dla kobiet, dla dziewczyn, które chcą iść na studia, dla kobiet, które szukają kariery później, dla kobiet, które są w innych firmach, jak można działać, będąc kobietą w branży IT. I to staramy się od wielu lat robić. No zresztą nagroda w zeszłym roku, ponieważ uczestniczka z kategorii startup, czy też debiut roku zwyciężyła, miała szansę pojechać do Doliny Krzemowej. Każdy o tym marzy, przynajmniej ja. Ja mogę za nią pojechać i też. Pojechała. Tak, no i jakby spotkać się z inwestorami, z potencjalnymi partnerami, więc jest to dość atrakcyjny kąsek do zgryzienia. Natomiast w ogóle, będąc przy technologiach, Jowita, ja ostatnio czytałam na twoim blogu bardzo śmieszny, właściwie prześmiewczy, można by powiedzieć, artykuł dotyczący tego, że wielu osobom technologie w ogóle nie są do niczego potrzebne, a jak tak się zastanowimy, to okazuje się, że każdy z nich jednak korzysta. To jak to? No tak, to jest właśnie dyskusja przy takich momentach w historii, jak zmiana paradygmatu, którą dzisiaj mamy, z którą mamy do czynienia, bo wchodzimy w kompletnie nowy świat. Tak, mieliśmy rewolucję przemysłową, która dość zawirowała światem. Dzisiaj moim zdaniem to, co się dzieje, jest absolutnie porównywalne. I zwykliśmy uważać nowe technologie za IT, a IT zwykliśmy uważać za kogoś, kto przyjdzie i naprawi nam komputer. A dziś ten świat jest po pierwsze zupełnie inny, poza tym on się zmienia cały, nie tylko od strony tego twardego, powiedzmy, architektury IT, ale on się zmienia przede wszystkim, jeśli chodzi o sposób myślenia kolejnej grupy konsumentów, która weszła na rynek i jest w pełni zdigitalizowana. On się zmienia, jeśli chodzi o możliwości, które mamy w biznesie, o całe procesy automatyzacji, które mamy w biznesie, ale o mnóstwo rzeczy związanych z życiem prywatnym i pewnymi ułatwieniami, które mamy. Bo dzisiaj... Ty akurat byłaś u fryzjera, który stwierdził, że jemu w ogóle nie jest to potrzebne. Tak, tak, nie było mu to potrzebne, a jak sobie porozmawialiśmy o tym, że jest teraz, prawda, wizyty Booksy, może przecież Booksy, online, tak, czyli tak. Uber, powiedzmy, w umawianiu wizyt wszelkich i powiedzmy nie musi siedzieć pani z zeszycikiem, która tylko od 9 do 19 mnie umówi do fryzjera, jeszcze muszę zadzwonić i sprawdzać ona w kalendarzu i ja w kalendarzu, tylko możemy to zrobić sobie przez internet. Jakby Booksy pokazało kompletnie nową część tego rynku, bo okazało się, że 30% wizyt jest bukowanych po godzinach pracy normalnie. Muszę cię tutaj zatrzymać, bo mówisz o jednej z naszych finalistek, zatem nie możemy sobie pozwolić na to, żeby raz jej robić promocję. Bardzo przepraszamy. Ale to jest mnóstwo takich rzeczy, tak? Są plany, są tysiące planerów dnia, jest mnóstwo aplikacji, dzięki którym uczysz się, czy tam za darmo czegoś, czy czegoś, więc tak naprawdę osoba,
kompletnie nie w biznesie korzystająca z nowych technologii, jeżeli powiedzmy otworzy się na ten świat aplikacji, otworzy się na świat nowych technologii, to pojawia im się, cała masa rzeczy, które mogą dzisiaj pod znamieniem Endomondo, czy nie wiem, Evernote, tak, listy zakupowe, wszystko to, co robimy w ciągu dnia i zabiera nam mnóstwo czasu, dzisiaj może nam z tego czasu zabrać dużo mniej i możemy znacznie lepiej życie planować. I to jest tylko jakby początek. Ja też na tym blogu napisałam i piszę raz na jakiś czas listy najbardziej aktualnych i ciekawych z punktu widzenia osoby prywatnej aplikacji, które ułatwiają życie. No tak, też to że dałam. Jak wygląda to z perspektywy już nie ciebie osobiście, ale też no, ogromnej firmy międzynarodowej, czy jakby też nowe technologie zaczęły odgrywać główną rolę w waszych działaniach. One się pojawiają i przekładają się dokładnie na oszczędność czasu, na ułatwienie, czy też życia spoza biznesowego obszaru, ale u nas ułatwienie dostarczania usługi, czy też ułatwienie korzystania z tej usługi. Ja pamiętam, bo my nie możemy mówić o tegorocznych finalistkach, ale możemy na przykład odwołać się do zeszłorocznych i tam mieliśmy panią, która dostarcza rozwiązania technologiczne, które umożliwiają rezerwację biletów online w kolejach. No zupełnie jakby temat bardzo nowatorski. Bardzo technologiczne i rozbudowany w całości przez kobietę. Także kobiety w nowych technologiach się rozwijają, a nowe technologie faktycznie ułatwiają i wchodzą w każdy obszar. Czyli jest nas coraz więcej, ale jednak no nadal nauka, inżynieria, technologia to obszar, właśnie domena mężczyzn. To teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób zwiększyć obecność kobiet w obszarach związanych z technologią, nauką, inżynierią. Nadal jest nas mało. Badania wskazują, że w branży technologicznej to jest około 20-25%. No to nie jest nic. No, można by powiedzieć, że nawet nie jest tak mało, no ale dlaczego nie jest 50%? Prawda? To co tu zrobić? Z czego to w ogóle wynika? Czy nadal z tego, co się dzieje w szkołach, czy nadal z tego, że jak dziewczynka ładnie deklamuje, to na pewno jest humanistką, a chłopiec niech pójdzie na politechnikę w przyszłości? Ja myślę, że też jest kwestia czasu, bo dzisiaj jak popatrzymy na dzieci, to nowymi technologiami i zajmują się zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Na warsztaty z programowania, czy na warsztaty technologiczne zgłoszą się równie chętnie dziewczynki, co chłopcy. Faktycznie jeszcze balet będzie przeważał nad zajęciami komputerowymi, jeśli chodzi o chłopcy, dziewczynki versus chłopcy. Natomiast myślę, że za paręnaście lat to zobaczymy wyraźnie. Natomiast na tą chwilę możemy robić też to, co robimy na przykład w Business Woman Roku, czyli pokazywać te dobre przykłady, pokazywać, że kobiety w nowych technologiach odnoszą sukcesy i są skuteczne. Czyli obecność tak zwanych role models zwiększy zainteresowanie tym, żeby w tych obszarach robić karierę? Role models są konieczne do tego, żeby pokazywać tym dziewczynom, kobietom, które mają aspiracje, możliwości, chęć zająć się tematyką nowych technologii, że rzeczywiście dla nich jest tam miejsce. Szybciutko jeden role model podam tylko. W tym tygodniu akurat wydarzyła się taka sytuacja, że zakończyliśmy bardzo duży projekt. Kilkadziesiąt milionów dolarów, 2 lata prac, ponad setka osób, zarządzane przez kobietę, Mile Jończyk. Projekt, który został zrobiony wzorowo w branży technologicznej. Mamy przykłady takie, mnóstwo takich osób, które możemy promować, które możemy pokazywać. Wtedy, kiedy dziewczyna chce iść do szkoły, na wyższą uczelnię techniczną, czy też jakąś inną, która jest powiązana i się zastanawia, okej, co później, tak? To może zobaczyć, później mogę robić to lub tamto, bo widzę, że kobiety się odnajdują. Ja jeszcze tak dla zachęty powiem, że wiele firm de facto zastanawia się nad tym, co tu zrobić, żeby te kobiety chciały do nich przychodzić. Nawet takie wspaniałe firmy, myślę, że każdy chciałby tam pracować, jak firma Google. To prawda. Z jednej strony jest coraz więcej tych projektów i one są fajne, mądre. Oczywiście bardzo ważne jest pokazywanie rol modeli, bardzo ważne są programy mentoringowe, których też już jest dość dużo. Oczywiście mówimy tutaj głównie o Warszawie, prawda, jeśli chodzi o Polskę, bo im dalej od Warszawy, tym trochę te tematy kuleją, ale jednak jest tego sporo. Są fajne programy mentoringowe, jest dużo edukacji.
dla kobiet i zgadzam się, że na pewno potrzebny jest czas, aczkolwiek stereotypy wciąż istnieją, bo łatwiej oczywiście nam jest wpuścić dziewczynki na lekcje kodowania, nawet jest Girls Code Fund, czy tam sporo różnych innych inicjatyw, które robią tylko dla dziewcząt zajęcia dla dziewczynek, ale z drugiej strony mamy także, nie wrzesz tak, bo to naprawdę dziewczynka nie powinna tak wrzeszczeć, albo wszelkiego rodzaju takie stereotypy, albo no dziewczynka się tak nie ubrudzi, tak? Czyli wiele próbowanie takiego jednak odważnego, takiego przygodowego stylu życia nie jest takie oczywiste. I powiem wam szczerze, z własnego podwórka przykład. Wydaje mi się, że ja i mój mąż mamy córkę 6-letnią, więc jesteśmy bardzo, bardzo otwartymi ludźmi. I no ja sama działam w wszystkich organizacjach prokobiecych, które... I też ci się zdarza. Tak. I mieliśmy przykład taki, że córka nasza miała urodziny i dostała strasznie dużo się prezentów, więc jak poszła spać, my robiliśmy takie przebranie, żeby tego wszystkiego jej naraz nie dać. I po prostu mój mąż, który mówi, o, jest samochodzik, to odłożymy, to się da Stasiowi na gwiazdkę. Ja mówię, ale dlaczego? Może Jagoda będzie chciała mieć jeden samochodzik. Moja córka jest taka mało lalkowa, bardziej związana z takimi kreatywnymi działaniami, ale ten samochodzik on jakoś stereotypowo, zupełnie nie biorąc tego pod uwagę, odłożył. I mówi, nie no, masz rację. Nie? I wróciliśmy z powrotem. Miałam kiedyś okazję, a propos stereotypów, przeczytać o takich wynikach badań, tu prowadzonych i na dzieciach, i na małpiszonach, powiem tak. W każdym razie te wszystkie rzeczy, takie jak lalka czy filiżanki, zrobiono czarne, a samochód, pistolet różowy. I uwaga, dzieci wybierają po kolorze. Mm-hmm. Takim, które jest przypisane teoretycznie do płci, tak, bo zawsze chłopcom dajemy niebieskie, a dziewczynkom różowe, to prawda. Ja jeszcze tylko wrócę na moment do tego role modela, bo warto o tym wspomnieć. W PWC obszarami technologicznymi i doradztwa w obszarze digital kierują kobiety i to zarówno w regionie CE, to jest Ania Sieńko, która wcześniej była w IBM-ie, jak i w obszarze na terenie Polski, czy to jest Sylwia Pusz. My jakby technologia jest u nas kobietą. I ustami kobiety przemawiamy do naszych klientów. Jarku, to jakie korzyści, pozwolę tobie zadać to pytanie, będzie może lepiej brzmiało, jako że zabrzmi z ust mężczyzny, który powie, jakie są korzyści z tego, żeby było więcej kobiet w branży technologicznej. Korzyści dla biznesu czy dla kobiet? Dla biznesu! Dla biznesu jest bardzo, to jest bardzo proste. Skoncentruję się może nie na wszystkich technologiach nowych, tylko na IT, bo to jest mi bliskie. W IT brakuje ludzi i będzie brakowało ich coraz więcej do pracy w ciągu następnych lat. Jedyny potencjał, brzydkie słowo może, który mamy wzrostu, to w obszarze kobiet. Mężczyźni idą i ich liczba na uniwersytetach technicznych jest stała. Czyli możecie liczyć tylko na nas. My mieliśmy po generalnie możemy liczyć tylko na kobiety. Przyszłość w branży IT jest kobietą. My mieliśmy w zeszłym roku panią, która działała aktywnie na jednym z uniwersytetów właśnie w tym obszarze, żeby tych kobiet na uniwersytetach technicznych i technologicznych było więcej. Ale jest też taki trend, to może nie jest takie słowo, które ja bardzo lubię, ale też popyt na to wszystko kobiet, dlatego że jak ja patrzę na przykład po naszym Digital University, to myślę, że 70% naszych uczestników to są jednak kobiety, więc one są otwarte. Pamiętam panele, które gdzieś tam prowadziłam w zeszłym roku na kongresie kobiet w Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, to kobiety przychodziły głównie na te panele, gdzie się mogły dowiedzieć, gdzie one się więcej mogą douczyć, gdzie jakiejś takiej właśnie darmowej nauki w obszarze nowych technologii, jak się można przekwalifikować. Były aktywne, dużo pytały, więc ten trend jest. Więc technologia jest kobietą, przyszłość dla technologii też jest kobietą. Bardzo dziękuję. Jowita Michalska, Digital University, Agnieszka Żelazna, PWC, dziękuję Jarosław bardzo. Dąbrowski, GTech. Sukces pisany szminką w Radiu Z Chili. Zaprasza Olga Koziorowska.